Mama, jak jej zaśpiewałem pierwotną wersję, to powiedziała, ty już zupełnie oszalałeś, tylko jest dobre w tej piosence. Chodzi o warstwę tekstową. Także proszę, doczekajcie do tego. Sorry. W ogóle natknął mnie do tej setki gościu. W radiu był w godzinie prawdy facet, który był pustelnikiem i opowiadał o swoim życiu temu redaktorowi, jak to jest w tej pustelni, jak on z Bogiem się spotyka, mistyczne jakieś wglądy i tak dalej. No i później mówi, a jak cię można znaleźć i tak dalej. Mówi, mam profil na Facebooku. Tak, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Tam też o kolesiach, którzy się nachlali wina, jechali motorem, przewrócili się, wstali, wsiedli na motor, wrócili, znaczy pojechali dalej i zamiast dojechać tam, gdzie chcieli, to wrócili po sklep, no i znowu musieli się napić. I takie historyjki tu są, wszystkie prawdziwe, wesołe piosenki. Dzisiaj nie będzie wesołych piosenek, a to dlatego, że wesołe piosenki poszły spać. Nie będzie choćby tej o pustelniku, który ma swój profil na Facebooku. Ta piosenka gdzieś bardzo daleko w lesie na gałęzi chrapie. I nie będzie też tej o chłopie, co miał rozwolnienie i wyskoczył z chałupy, by zrobić to, co zrobić miał. A przy okazji do rowu wpadł. I nie będzie też tej o dwóch młodzieńcach, którzy zbyt dużo wypili wina, a do tego chcieli przedostać się z punktu A do punktu B. Wsiedli więc na motor i ruszyli przed siebie piaszczystą drogą przez pola. Sobie beztrosko jechali, ich pojazd nagle się wywali. Popatrzyli, spodnie otrzepali, wsiedli na motor i ruszyli dalej. A gdy wreszcie dojechali, to okazało się, że zamiast dotrzeć do punktu B, wrócili do punktu A. Piosenek, które poszły spać. Dla piosenek, które poszły spać. We'll be right back.
wesołych piosenek. A to dlatego, że wesołe piosenki poszły spać. I nie będzie też tej wesołej piosenki o niezwykle wesołym hejku, który lubił chodzić w kretyńskim meloniku i nosił przy sobie kombinerki. Nie będzie tej piosenki, bo jak wieść niesie gdzieś tam w dalekim świecie, hejek dobrał się do transformatora, grzebał przy nim i spłonął.